A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Szybka pobiegła więc do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczyń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli. Siedzieli tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jeden w miejscu głowy, drugi w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasty, czemu płaczesz? Zebrali Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. Ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Panie, jeśli ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Mario! Nauczycielu! Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena czym prędzej do apostołów i powiedziała: Widziałam Pana, widziałam Pana! On żyje! No, jak to możliwe? Zmartwychwstał, grób jest pusty! Na to odpowiedział Tomasz:
Jan i Piotr widzieli już pusty grób, ale nie żyjącego Jezusa. Ktoś w nocy się zakradł, zabrał ciało i schowali przed nami i chcą się z nas wyśmieszyć. Mylisz się, rozmawiałam z nim. Mówił, że przyszedł do was, byście uwierzyli. Tak, poznałam naszego Pana, jak do mnie mówił. Chyba się śniło. To jest to prawda. Mówię wam, dopóki nie zobaczę śladów gwoździ w jego rękach i nie zobaczę boku jego dziury i nie włożę palca do jego śladu gwoździ i nie włożę ręki do jego boku, nie uwierzę. Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Panie, ty żyjesz! Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tomaszu, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Pan mój i Bóg mój! Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zaprawdę powiadam wam, jak iskra rozpala ogień, tak niech wasza wiara na nowo zapłonie, bowiem Syn Człowieczy zmartwychwstał po to, abyś miał życie i to życie wieczne. Moi kochani, skromne dziękuję aktorom i wszystkim, którzy się trudzili. Nie będę już przedmówił. Dziękuję. Natomiast ja teraz chcę, że po tym, co żeście uczestniczyli w liturgii Wigilii Paschalnej, to, co żeście tutaj widzieli na tej scenie, na tamtej scenie, co widzicie, i te wszystkie iskry, ognie,
i te dymy, niech się obudzi teraz strumień. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! I z tą nowiną idźcie do waszych domów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.